Cześć, siemano. Dzisiaj zajmę się przerobieniem mojej drukarki 3D z Bowdena na Direct Drive, a tłumacząc bardziej na nasze, z doprowadzania filamentu taką rurką na doprowadzanie filamentu bezpośrednio do hot endu i dalej do dyszy. No ale po co w ogóle przerabiam tą drukarkę, jeśli tak była zrobiona i działała? Otóż drukarki z Bowdenem, czyli z tą rureczką, które mają silnik podający filament w tym miejscu, są ok do sztywnych filamentów. Wtedy mamy niską masę tej głowicy tutaj, przez co możemy też drukować większymi prędkościami. Jednak w momencie, gdy drukujemy z filamentów miękkich, giętkich, elastycznych, to rozwiązanie nie do końca się sprawdza, ponieważ ten filament musi przejść tą całą rurką. No a jeśli silnik pchający ten filament jest aż tutaj, to naturalną rzeczą jest, że ten filament się gdzieś w tej rurce zagina, blokuje, klinuje i nie dostarcza nam go silnik aż do naszej dyszy. Taki właśnie przypadek miałem w trakcie drukowania uszczelek z TPU do mojego case'a, który zrobiłem na Speedwinu. Jedna prosta, mała uszczelka nawet mi się wdrukowała, taka prostokątna dosłownie, i byłem nawet zadowolony z tej jakości. Co prawda pod koniec tej uszczelki już ta jakość wydruku nie była taka dobra, a to już się właśnie zaczynał klinować filament, trochę się gdzieś tam rolował, blokował i nie było pełnego przepływu przez dyszę. Nadrukując już drugą, większą uszczelkę, którą tutaj możecie zobaczyć teraz na stole, bo jej jeszcze nie ściągnąłem, wydrukowała mi się jedna warstwa uszczelki, filament się zablokował, silnik krokowy podający filament zaczął przeskakiwać na filamencie. No i niestety po druku. A teraz do konkretów, jak mam zamiar przerobić tą drukarkę. To jest model Creality CR10S Pro i ta drukarka wydaje się wręcz stworzona do takiej przeróbki. Ogólne założenie jest takie, żeby przenieść ten silnik razem z tym podajnikiem tutaj u góry w to miejsce. Jak najbliżej hot endu, żeby droga filamentu była jak najkrótsza i jak najprostsza. I w przypadku tej drukarki element nośny hot endu ma tutaj taką dodatkową osłonę na koła, które prowadzą tutaj po tej szynie. No i tą właśnie tutaj osłonę wykorzystamy do montażu silnika. Z aluminiowej blachy wytnę element, powiedzmy, lustrzany do tego. Będzie tutaj taki mocujący fragment i w górę będzie szła L-ka taka. No i do tej L-ki przykręcony będzie silnik bezpośrednio nad hot endem. Połączenie hot endu z silnikiem będzie realizowane też przez rurkę, ale będzie ona dosłownie długości 0,5 cm, tak żeby tutaj już nie kombinować z jakimiś innymi elementami. Jeszcze chyba nie wspomniałem, jaka jest zaleta tego typu rozwiązania, czyli Bowdena. Mianowicie niska masa, niska bezwładność, co przekłada się na wysokie prędkości druku. Dlatego jeśli już dojdzie do tej przekładki silnika w to miejsce, trzeba będzie nieco zredukować prędkość druku, żeby ta bezwładność nie przekładała się na jakieś wibracje i duże obciążenie tego całego układu. No to nie będę już teraz więcej teoryzował. Wytnę sobie płytkę tej szerokości, dosyć długą, tak żeby po zagięciu jej mógł sobie ustawić silnik na odpowiedniej wysokości. Taki element musi mieć długość 7,1 cm. Element ten wykonam z tego samego materiału, z którego zrobiłem case'a, czyli z takiego aluminiowego parapetu. On ma dokładnie taką grubość jak ta tutaj płytka pomiędzy silnikiem a tym podajnikiem, dzięki czemu wzajemne ustawienie tych dwóch kół podających filament będzie takie same. I taki mamy wycięty element, jeszcze go nie obrabiałem, przymierzę sobie, no wygląda jakby miał pasować. To teraz pasuje odkręcić silnik, ten podajnik i przymierzyć, w którym miejscu to wszystko powinno być tutaj zamontowane i czy taka wysokość nam wystarczy. Teraz jeszcze sobie rozgrzeję TPU, żeby je wyciągnąć z tej rurki. Dość mocno się chyba zaklinowało. Nie wiem, czy nie będą się całej rurki odkręcić. Poszło. No i takie coś właśnie się dzieje podczas druku elastycznymi filamentami na rurce Bowdena. Gdzieś tam się nam troszeczkę przyblokuje, troszeczkę jest ciężej i już cały filament jest zwijany w rurce, blokuje się i po druku. Teraz możemy odkręcić sobie tą rurkę. Tak. Tutaj widzimy, że rurka jeszcze trochę wchodzi nam w ten podajnik. Trzeba będzie podobnie zrobić tutaj z przodu. Jak rurka jest tam wpuszczona głęboko, to filament nie ma się nam gdzie wygiąć wcześniej.
I teraz śrubeczka po śrubeczce rozbieramy cały ten system. Tutaj z tyłu wypinamy sobie kostkę z silnika i wykręcam resztę śrub mocujących silnik. Silnik i podajnik filamentu. Wykręcę też rurkę teraz tutaj z hotendu. Tu chyba muszę rozgrzać znowu hotend, bo tam zostało trochę filamentu i przykleił się do rurki. Wiecie, ona jest troszeczkę tutaj przymęczona życiem, ale jeszcze pośmiga. Jak to nam tu teraz będzie pasować? Odległość tak jest prawie idealna, troszeczkę tam trzeba będzie odsunąć od krawędzi. No i wysokość powinna być też wystarczająca, żeby to zmontować. Elegancko to wygląda. No to tak, tutaj wkręcam z powrotem ten element do mocowania rurki. Tutaj pomiędzy nimi trzeba będzie zostawić taki jakiś pół centymetra, myślę, miejsca, żeby ta rurka tam miała troszeczkę luzu. No idealnie się schodzą. Kurde, ale siadło. No to teraz jakoś tą blaszkę aluminiową musimy przymocować do tej czerwonej tutaj. Otwory będą gdzieś tutaj. Będzie na cztery śruby, więc tutaj trzeba będzie od dołu minąć ten łuk. Więc gdzieś w tym miejscu będzie można zrobić kolejną śrubę. Otwory mam już wytrasowane, teraz je tylko przewiercę. I gotowe. Złapałem sobie już tutaj, ustawiłem. Teraz nawiercę jedną dziurę tak ręcznie, bo tutaj wiertarką nie dam rady dojść na razie. I jak nawiercę sobie jeden otwór, skręcę sobie wtedy śrubą, wtedy nawiercę kolejny i tak dalej będę skręcał, tak żeby mi wszystkie śruby siadły. Otwory odrobinę rozpiłowałem, żeby była regulacja taka lewo-prawo. I teraz można sobie to ustawić idealnie na środku i skręcamy. Teraz trzeba dobrze wymierzyć miejsce montażu tego cuda. Zaczę sobie dwie ryski. I teraz odsunięcia. Mniej więcej. Poznaczone biorę na warsztat, na wiercę przytnę. Teraz pasuje zaznaczyć ten otwór tutaj w środku, bo przez niego przechodzi silnik krokowy. A zrobię to takim szpikulcem, aluminium będzie łatwo zarysować. I teraz potrzebujemy tutaj otworu o średnicy 22,5, a nawet 23 mm. Silnik ma średnicę 22, więc ten otwór tutaj nie jest ustalającym otworem, dlatego zastosuję otwornicę o średnicy 24 mm, ale otwór powinien być na 25. Będzie troszeczkę większy, ale chyba to nie przeszkadza, nie mam takiej pośredniej otwornicy, mam tylko już dużo mniejsze albo tą. To teraz wyznaczymy sobie środek. Otwór powinien być po środku otworu, więc z tych otworów będzie to zrobić najłatwiej. Tak płytka będzie się prezentować z zamontowanym silnikiem. A zamontujemy go już za chwilkę, bo trzeba to teraz wszystko skręcić do kupy. Tam z tyłu mam już skręcone, jak widzicie, założyłem już wcześniej tutaj tą rurkę. I teraz trzeba dobrać jej długość i dociąć ją. Pomierzyłem sobie ten element i wyszło mi, że rurka tutaj w środku wchodzi na taką głębokość, jak ta górna krawędź tutaj. Więc to nam ułatwi trochę mierzenie. Zaznacz. Obetnę sobie taką obcinaczką do rurek. Inaczej ta rurka Bowdena nam się zagnie tutaj nieładnie. Sprawdzimy sobie, czy filament wchodzi tutaj. Wchodzi elegancko. Dokręcamy szybko złączkę i ona nam tu powinna pięknie wejść.
za krótką rurkę uciąłem. Nic to, utnę sobie troszeczkę dłuższą, dosłownie 2 mm. Na razie na czas testów i przymierzania odrobinkę ją po prostu wysunę. I filament teraz tutaj z góry, z tej rolki, będzie sobie szedł prościutko do podajnika. Tutaj jak widzicie, ten filament by w tym momencie szedł tak, więc wypadałoby obrócić mocowanie tej szpuli. Nie wiem, czy tylko tutaj wystarczy. Nie pamiętam, jak to jest mocowane. Wystarczy tak. Szybko poszło. I teraz ze szpuli pięknie w linii prostej wchodzi do podajnika. Takie umiejscowienie silnika, jak mam w tym momencie, wydaje mi się najkorzystniejsze. Bo spotkałem się z rozwiązaniami, gdzie silnik był obrócony o 90 stopni. Tylko w tym momencie, gdy go odwracamy o 90 stopni, on się znajduje mniej więcej tutaj. Czyli cała masa tych elementów hotendu i silnika znajduje się po prawej stronie tej naszej szyny, więc całość jest wyginana. A w momencie, gdy największą masę, czyli silnik, umiejscowiłem centralnie nad kółkami i odrobina wystaje poza, można powiedzieć, że mamy zbliżoną równowagę. To, co tutaj wystaje silnik poza kółka, no to powiedzmy, że może niejako kompensować masę tego hot endu tutaj z przodu. Więc wydaje mi się, że w tym układzie to jest najstabilniejsze. Tutaj teraz tą blachę będę chciał dociąć ładnie do kształtu silnika i do kształtu tego czerwonego elementu tutaj na dole. A z takich technicznych jeszcze aspektów został nam przewód zasilający silnik, który jest za krótki. Zamówiłem po prostu nowy, dłuższy, 50 cm powinno nam wystarczyć, żeby tutaj doprowadzić prąd. I jeszcze drugim takim aspektem jest czujnik filamentu. On nam mówi, czy jest filament, czy nie ma go. Nie chciałem go już zakładać tutaj, bo podwyższyłoby to całą konstrukcję. No i dodatkowa masa w połączeniu z wysokością mogłaby powodować zbyt duże wibracje. W niektórych drukarkach tego czujnika w ogóle nie ma. On jest tylko na dobrą sprawę po to, gdy drukujemy jakieś duże rzeczy i powiedzmy filament nam się w trakcie wydruku może skończyć, to żeby po prostu uzupełnić, a drukarka żeby się zatrzymała i nie kontynuowała druku. A obejdę go w możliwie najprostszy sposób, czyli włożę po prostu tutaj fragment filamentu. On będzie czuł, że ma filament, a tutaj będzie podawany filament ze szpuli. Proszę bardzo, tutaj światełko się powinno zapalić, jak będzie miał filament. No i będzie sobie myślał teraz cały czas, że go ma tam, gdzie powinien być, a to będzie drukować. I zostaje już mi tylko podpiąć przewód zasilający. Wpięcie przewodu zacznę od trudniejszej strony. No tutaj jest w płytkę wpięte tam dość głęboko, co może być z tym problem. Chyba, że uda mi się ściągnąć tą osłonę łatwo. Uda mi się łatwo, to są dwie śruby tylko. A jednak jest tu jeszcze trzecia, no ale i tak nie powinno sprawić problemu. Kostki są podobne, choć nie takie same. Ta tutaj ma jeszcze zabezpieczenie. No ale myślę, że wystarczy bez zabezpieczenia. Gdyby mi się gdzieś czasem wypięło, to wtedy będę próbował przekładać te piny. No i teraz w to gniazdo muszę wpiąć ten nowy przewód. Trzyma się. Druga strona idzie do silnika. I mogę sprawdzić, czy w ogóle ten podajnik będzie nam działał. Układaniem kabli i skręcaniem tego na gotowo zajmę się już później, żeby mieć pewność, że wszystko jest ok. Dysza nagrzana, więc teraz się wszystko okaże, czy w ogóle to, co zrobiłem, ma sens. O, silnik nie działa. Jednak przełożę kostkę, bo nie powinno być to zbyt trudne, a to może być przyczyną niedomagań silnika. Ta nowa kostka ma tutaj taki ząbek, który powoduje to, że nie dosuwa się tak głęboko jak ta kostka. Wyjmowanie pinów działa dość prosto, wystarczy wcisnąć tutaj od góry i wysunąć. Działa. Po przepięciu kabla musiałem jeszcze zresetować po prostu drukarkę. No i się kręci w jedną i w drugą. Straszny ząg zaliczyłem. Wszystko pięknie, fajnie, tylko jednego nie przewidziałem. Nie wiem, jak ja wcześniej patrzyłem, że to mi tutaj wejdzie. Nie dochodzi mi do krańcówki. To jest jakiś centymetr. A tu już przystawia silnik. Gdzieś musiałem sobie jakoś inaczej przyłożyć to i zobaczyłem, że mi się mija, czy co, nie wiem. Ale teraz już rozumiem, dlaczego te silniki montują obrócone o 90 stopni. I też tak będę musiał zrobić, po prostu obetnę sobie tą blachę tutaj, obrócę tą górną część o 90 stopni i przyspawam. Będzie taki krzyżyk z tych dwóch blach. No i innego wyjścia w tym momencie nie widzę.
Niech, a miało być tak pięknie i prosto. No, ale wiedziałem, że coś to za prosto by było. Nic, trzeba to uciąć, rozwalić to, co zrobiłem. Już sobie zaznaczyłem, ile trzeba przyciąć. Przespawamy i będzie działać. No i mam gotowe mocowanie. Wygląda tak, trochę się zmieniło, już nie jest takim koszturem. Podocinałem go trochę. Także skręcę już teraz ostatecznie i będziemy drukować. Tą śrubę będę musiał zmienić na taką zwykłą z sześciobocznym łebkiem, bo nie będę miał jak jej dokręcić w tym momencie, ponieważ tu mam ten element mocujący. No to tutaj wszystko już skręcone, zostaje tylko wpiąć filament, ale jeszcze są ładnie, muszę przeprowadzić przewody od silnika. Mam taki malutki pyszelek, tego samego typu, w którym idą przewody do hotendu i będę musiał rozpiąć jedną kostkę właśnie od silnika i przełożyć przewody przez to. Tu jeszcze te przewody złapię tą opaską, która tutaj na nich była i mamy pięknie zrobione. Wszystko śmiga, sprzątam sobie drukarkę, wyczyszczę ją, nasmaruję jeszcze, wrzucam do szafki i spróbujemy, jak idzie druk. Druga wersja przeróbki spisała się znakomicie. Jak widzicie, TPU nie jest mi już straszne. Jakość druku jest naprawdę zadowalająca. Od powierzchni górnej, przez ścianki boczne i dolną powierzchnię. Wystąpiło drobne nitkowanie, łatwe do usunięcia, wystarczy zeskrobać paznokciem i schodzi, ale to wydaje się być normalną rzeczą przy tak elastycznych filamentach, które mają dużą zdolność do rozciągania się. Także podsumowując, jak na przeróbkę drukarki za niemal 0 zł spisuje się znakomicie. Na dzisiaj to wszystko, dzięki wielkie, trzymajcie się, szczał! Thank you.